Złoty medal dla Rady Miasta i najważniejsze ligowe trofeum w ratuszu. Co tam się robi? Podniosę. Prezes koszykarskiego Stelmetu Janusz Jasiński oficjalnie podziękował prezydentowi i radnym za gorący doping oraz za wsparcie finansowe, bo sukces zielonogórskiej koszykówki to zasługa kibiców, sponsorów i dobrze funkcjonującego w Zielonej Górze partnerstwa publiczno-prywatnego. Wszyscy razem przez te 2 godziny razem zapominamy o wszystkich swoich problemach. Przed zielonogórskimi koszykarzami mecze w Eurolidze, aby wystartować w najmocniejszych europejskich rozgrywkach, należy spełnić określone wymogi. Nowoczesna hala na 5000 kibiców, dobra baza hotelowa, te warunki klub spełnia. Gorzej z finansami, aby zagrać z największymi, trzeba zabezpieczyć w klubowej kasie 4 miliony euro. Euroliga nazywa jako taki pakiet bezpieczeństwa i określiła, że minimalny budżet, który będzie musiała drużyna, która startuje w Eurolidze, spełnić, tak? Budżet, czyli cały plan wydatków związanych z występami w rozgrywkach krajowych i zagranicznych został określony na 4 miliony euro, czyli w przeliczeniu gdzieś około 16 milionów złotych. Spotkanie Janusza Jasińskiego z Radą Miasta to wyraźny sygnał na to, że bez pomocy samorządu klub może mieć problem z zebraniem wymaganej kwoty. Rozwijania się przez sport, hartowania ducha, tak trochę jak amerykański styl. Stelmet Zielona Góra oprócz sportowych sukcesów wykonał dla miasta kawał dobrej marketingowej roboty. Dzięki koszykarzom o Zielonej Górze głośno było w całej Europie. Niezależni eksperci zajmujący się analizą rynku wyliczyli, że za taką reklamę trzeba zapłacić kilkadziesiąt milionów złotych. Gdyby Zielona Góra chciała zainwestować pieniądze w reklamę, w prasie, w radiu, w telewizji, w mediach internetowych, musiałaby wydać 26 milionów złotych. To jest ten zwrot wartości reklamowej, wartości marketingowej w przypadku Stelmetu Zielona Góra. Jakbym mógł tyle wydać kiedykolwiek na reklamę, to byłbym w niebo chyba wzięty. Ja przyznam się szczerze, że to jest duża wartość, bo ja sam dostaję z Polski wiadomości, SMS-y, gratulacje. Prezydent miasta Janusz Kubicki podkreśla, że jest gotowy na rozmowy z szefostwem klubu w sprawie ewentualnego dofinansowania, ale do tego potrzebna jest decyzja całej Rady. Jestem realistą, zdaję sobie z tego sprawę, że jeżeli chcemy gdzieś grać, chcemy funkcjonować, to wszystko kosztuje. W życiu nie ma nic za darmo. Ja od takiej dyskusji nie będę na pewno uciekał. Mam nadzieję, że radni usiądą wspólnie ze mną, bo tak naprawdę to musi być wspólna decyzja. Janusz Jasiński ma nadzieję, że w najbliższym czasie ponownie uda mu się spotkać z Radą Miasta.